Kochani, jestem w Amsterdamie. To jeden dzień na 24 godziny. Przyjechałam tutaj z jednego bardzo ważnego powodu, ponieważ ja jestem jesieniarą, tak jak już możecie wiedzieć. Stwierdziłam, że chcę napić się Pumpkin Spice Latte w jednym z miast, które kojarzą mi się najbardziej z jesienią. Powiem tak, jeszcze nie jest tak jesieniowo, jak chciałabym, ale ma swój klimat strasznie do miejsca. Mój Boże, są pięknie, mój Boże. Nieważne. Ogólnie dzisiaj jest niedziela, mamy dzisiaj niedzielkę. Przyjechałam wczoraj, w ogóle miałam tak ogromne problemy, a to... Stop, przerywam oglądanie, ponieważ właśnie miauczy kot, mój Boże. Chcę Cię zachęcić do zasubskrybowania tego kanału, ponieważ będzie teraz więcej się działo, będzie więcej podróży, więcej fajnej rzeczy, no i zbliżają się vlogmasy powolutku, więc zostawię subskrypcję i lecimy dalej do filmu. Jak na złość mój lot jest opóźniony o godzinę, a mam potem przesiadkę na Facebooka, więc mam nadzieję, że zdążę, bo już mam kupione bilety. Bo wykminiłam, żeby było taniej, jadę do Eindhoven, a potem jadę Flixbusem już na miejsce. No, mam nadzieję, że zdążę. Przez to, że mój lot mi był opóźniony, nie zdążę na ostatni autobus. W ogóle dlaczego ostatni autobus do Amsterdamu jest o 17? Więc nie zdążę i nie mam pojęcia, chyba bym chciała pojechać pociągiem. Jest mi trochę przykro. Jestem niesamowicie zła, bo nie zdążyłam, miałam opóźniony lot o 2 godziny. I nie zdążyłam na ostatniego busa do Amsterdamu, więc musiałam kupić bilet za 100. Ja miałam zaoszczędzić tym wyjeździe na tym pomyśle, a nie jeszcze bardziej sobie przysparzyć większych wydatków. Więc jestem taka, ale moim największym marzeniem jest już dotrzeć do Amsterdamu i mieć jakby w głowie iść coś zjeść, bo ja bym się tylko maka i jakby jestem taka zła. Ale jutro będę, wiecie, to jest coś takiego, że zobaczyłam z tu, a jadę tak naprawdę tylko na jutrzejszy dzień. Tylko i wyłącznie. Jestem taka, mój Boże. Jestem w tym hotelu już, dojechałam i to jest ogromny taki kot edukacyjny. Ja w ogóle się nie spodziewałam, że będzie takie ogromne. Tutaj czuję się, jakby na jakiejś wycieczce klasowej i byśmy mieszkali w hotelu i się okazało, że też pokoje są koedukacyjne, mężczyźni i kobiety, a nie wiem, wyczytałam, że tylko kobiety, jakby już spałam w takim miejscu, więc to mi nie przeszkadza aż tak bardzo, też zostaję tutaj na 2 noce, ale w ogóle Holandia wydaje się taka bardzo zadbana, jakby przechodziłam przez kampusy studentów, wyglądało tak świetnie, jestem pod wrażeniem ich jakby dbania o wszystko. Więc jest 22, ja już tak ogarniam. To ciekawe, już o 18 ludzie spali w pokojach moich, w moim pokoju, więc siedziałam w lobby, sobie oglądałam jakieś filmy czy cokolwiek. Więc jutro wstaję jakoś tak 8, ja spokojnie się ubieram i sobie po prostu spędzam miły czas w Amsterdamie. Idziemy, dążymy teraz do Starbucksa. Mam nadzieję, że gdzieś go znajdę. Gdzieś po drodze, bo teraz patrzę, że idę do jakby dworca centralnego, czyli do takiego punktu, do którego nie chcę dojść, bo jest najdalej wszędzie. Mój Boże, pan nade mną tak strasznie chrapał, że miałam takie, o mój Boże, proszę go wywalić stąd. Jakieś dramy o tym, że ktoś chyba ukradł komuś telefon, że ktoś zostawił coś tam i było to tak od 7 rano, więc się trochę nie wyspałam, co świadczą, o czym świadczą moje ogromne dołki pod oczami. Nieważne, piękny dzień na kawkę w Amsterdamie! Pumpkin Spice Latte. W ogóle wygląda pięknie i w ogóle teraz jestem tak niesamowicie wdzięczna, że mogę pić tą kawę w tym pięknym widoku i ta cała wczorajsza droga i ten wczorajszy stres, po prostu mega się cieszę, że jednak tu jestem i mogłam sobie wyjść na spacer w wypisu Pumpkin Spice Latte w tak pięknym miejscu, aż się popłakałam, naprawdę, bo to jest przepięknie, przepięknie. Kawa jeszcze gorąca, ale trudno nie płakać. Troszeczkę jest chłodno dzisiaj, może przez to, że jest 10, a ja zostawiłam czapkę w hotelu, bo stwierdziłam, że źle w niej wyglądam i teraz bardzo żałuję, że jej nie wzięłam. Piję sobie moją Pumpkin Spice. For Pumpkin Spice. Nie
nic, idę teraz właśnie, staram się iść, ale robiłam przed chwilą zdjęcia, które oczywiście też nie wyszły. ale fajny klimat jest, właśnie fajnie, że jest bardzo cicho, bo wczoraj jak przyszłam tutaj wieczorem, to było bardzo dużo ludzi, było bardzo, bardzo, bardzo głośno. Ale jest taki spokój, że aż się chce iść i pić kawkę. Brakuje mi tylko, no niestety jeszcze te liście nie spadły aż na tyle, ale jest super. Byłam w sklepie z pamiątkami już i załatwiłam sobie pina, którego zbieram, jak wiecie, w każdym mieście. Mam już cały plecak pomiędzy pinami, ale najgorsze jest to, że bardzo często gubię już te piny i przed każdym wyjazdem, przed każdym użyciem plecaka robię sobie zawsze zdjęcie, żeby wiedzieć, jak coś zgubiłam, to będę wiedziała jakby skąd zgubiłam. Tak dużo zgubiłam, ostatnio zgubiłam z Marsylii. I mi trochę szkoda, bo pamiętam, jak bardzo nie wiedziałam, czy go kupić, bo był za 5 euro. To jest duże jak na pinę. Kupiłam to 3,50, to też jest takie ale wiadomo, Amsterdam jest drogim miastem, no nie będę ukrywać, że jest ogromnie drogim miastem i też bardzo dużo rzeczy bardzo mnie zaskoczyło, opłaty, na przykład podatki mieszkaniowe, to się chyba tak nazywa, że po prostu chyba zapłaciłam 10 euro za to, że dwie noce śpię, jakby taki po prostu podatek, jakby nie mogli tego wpłacić do, nie wiem, wliczyć do jakby ceny od razu jak się płaci za pokój, tylko od razu na miejscu, bez sensu. Ja jestem po cynamonce, która była w ogóle wspaniałomyślna. Wziąłam sobie cynamonkę, która kosztowała mniej więcej 5 euro, czyli 20 zł za... Ona jest dosyć malutka, ale pewnie taka jest napchana, jest pistacjowa. Bardzo myślałam nad jabłkową, bo to takie jesienne, ale że ja jestem wielką fanką pistacji. Zobaczymy. Nie żałuję, patrzcie ile tu kremu jest w środku. Niam. Mięciutka. Ani jeszcze może poszukam magnesu, bo tamte magnesy kosztowały 3 euro. Sądzę, że tańszych nie znajdę, ale warto poczekać. Fajne są to te magnesy takie z domkami i tam są sklepy, na przykład sklep z piwem, sklep z serem. Kupiłabym sobie sklep z serem, ale też coś czuję, że ja tu prawdopodobnie wrócę, bo bardzo mi się to podoba i wróciłabym tu po prostu na dłużej i bym zobaczyła Holandię jakoś tak bardziej. To może kiedyś, ale teraz zbieram się do centrum bardziej, jakby jestem chyba w centrum. To jest coś takiego, że ja nie wiem, gdzie ja jestem, bo każda ulica wygląda totalnie tak samo. Totalnie tak samo, więc nie wiem, idę, nie wiem, gdzie idę, ale idę. Kochani, wiem, że kiedyś wiedziałam, że kiedyś dojdę do jakiegoś miejsca tutaj takiego popularnego i chyba to jest jakiś główny rynek, tak mi się wydaje, mam nadzieję, bo on, przede mną jest Madame Tussauds. Boję się gołębi, bo to straszne. Trochę Brukselę mi to przypomina. Belgię. Podobne to są jakby podobne... To jest jakby podobna przestrzeń, no bo też język jest dosyć podobny do tego belgijskiego. W Belgii porozumiewają się przez francuski i jeszcze ten mają ten taki swój stary niderlandzki język. I sądzę, że to jest jakieś takie też podobieństwo do holenderskiego języka. Więc no troszeczkę Belgii czuję tutaj, nawet po tym, że tutaj sprzedają jakby popularne są frytki, które spróbuję później, więc zobaczymy. Ogólnie mam już fryteczki, niby że kolejka była ogromnie długa, bo to idę tak szybko, ja przyszłam jakoś w 10 minut może już byłam przy zamówieniach i oni tam bardzo są, mają taką bardzo szybki... Bardzo szybko wszystko. Ja tak myślę, jaki sos, a tu już nie obsługują, więc och, bardzo szybko jest winnie, ale zaraz zobaczymy, czy polecam. Jestem teraz w supermarkecie, szukam na mojej siostry tego takiego czegoś z toffee, ale nie wiem, gdzie to jest. Ogólnie dosyć popularne, to zauważyłam. Są w ogóle mega dziwne. O, lody, czy mam ochotę na loda, ale jest mega zimno. Mega popularne to są żelki z lukrecją. Wczoraj sobie kupiłam paczkę żelków i okazało się, że były właśnie z lukrecją, czego bardzo mocno nie chciałam, chociaż lukrecja mi nie przeszkadza, nie jest takie takim czymś, czego po prostu nienawidzę. Widziałam wczoraj taki bardzo popularny tutaj napój, który chcę spróbować. Taki a la izotonik? Taki izotonik, coś tego koloru. To biorę chyba sobie Coca Zero. Cherry Cola Zero. O, to te, ile kosztują. Biorę je. Podróżowanie solo jest trudne, bo nie ma kto ci robić zdjęć, a dodatkowo jest trudne, bo ja na przykład gdybym nie miała vloga, to bym nie miała do kogo gadać, to też jest fajne, ciekawe, mogę to
Nieważne. Idę sobie na spacerek, bo chyba to jest to, że zrobiłaś taka piękna pogoda. Jest takie cudowne, że jest taka piękna pogoda. Bo od razu słońce, rano było tak zimno, że chciałam już nałożyć rękawiczki. Teraz jest pięknie. Yeah. Ja. Miałam jeszcze takie wafle bardzo popularne, które są w ogóle mega to popularne. Nawet sumistówka jest mega popularna. Jednak miałam takie, okej, no. Wezmę może tego najmniejszego, będzie może za 5 euro. W porządku, za 11 euro jest mały. Więc w sumie fajnie by się opłacało na dwie osoby wziąć tego dużego. Jest mega słodki. Moi drodzy, kończy mi się dzisiaj podróż w Holandii, ponieważ jestem w Eindhoven. Ogólnie mój lot jest znowu opóźniony, mój chyba jako jedyny. Sorry. Ale za mnie taka youtuberka, że rozładował mi się aparat i nie miałam jak zagrać zakończenia. Fajnie było w Amsterdamie, bardzo mi się podobał ten weekend, chociaż było dosyć trudno, ponieważ więcej byłam w podróży przez te 3 dni niż byłam tak naprawdę w Amsterdamie. Więc kończę ten film teraz i dziękuję Wam bardzo i widzimy się już za tydzień w środę o godzinie 17. Buziaki! Ej, a w ogóle jechałam z Zenkiem Martyniukiem. Leciałam samolotem z Zenkiem Martyniukiem. Siedział przede mną. Serio, przede mną. Ja z Podlasia, on z Podlasia. Jakby żyć nie umierać. Żyć nie umierać.